Witam szanowne gronokradcze. Mac Karks jest już w pogotowiu, jak widzicie. Jesteśmy prawie w połowie gry. Mówię prawie. Więc zobaczymy, jak nam dalej nam pójdzie. Dzisiejszym tematem przewodni będą MMORPG. Pogadamy sobie na temat MMORPG, ponieważ ogólnie zacząłem grać w jedną gierkę, która nie wymaga abonamentu. Możecie to zgadywać w co. Za chwilę wam powiem, spokojnie. A więc okej, na samym początku powiem kilka słów na temat co było. Ogólnie idziemy w stronę maga, który będzie regenerował bardzo mocno manę. Myśliłem sobie, że będę jednak upgrade'ował ten amulet na maksa, czyli będziemy dostawali jedną manę na sekundę, wyobraźcie sobie. No i właściwie będziemy używali ognistej kuli na przemian z błyskawicami na przykład. Oczywiście będziemy golema używali, bo to jest fajny statyczny potwór, jak widzieliście w ostatnim odcinku. I co najważniejsze, będziemy mieli jeszcze sloty na jakieś legendarne przedmioty, które będą nam pakować ostro damage. Myślałem o tej księdze, o tej księgi ognia. Nie wiem co mi się stało, nie potrafię wymienić. I wrzucimy ją oczywiście tutaj, będziemy mieli szansę na jakieś efekty. Bo popatrzcie, szansa na wzmocnienie ataków golema nawet tu jest. Więc całkiem fajna sprawa. No i mamy tutaj legendarny pierścień, który właściwie daje nam manę w momencie, kiedy właściwie zatrzymujemy zaklęcie potworów. Więc to jest fajne. Mamy tutaj 6 run słońca. Zobaczmy, moi drodzy, co potrzebujemy na wzmocnienie jeszcze tego amuletu. Oh my god. Potrzebujemy ostatnią runę śmierci. Zobaczmy sobie do wieszczki. Hej, wieszczko. Chciałem połączyć runę. Tak. Czyli potrzebujemy dwóch tych i jedną... O kurczę. No dobra, słuchajcie. Może ja sobie tutaj połączę tymczasowo. Albo nie będziemy się w to bawić. Nie będziemy się w to bawić. Kupimy sobie kolejną miejsce zakładkę, bo 25 tysięcy potrzebujemy, a mamy 23. Czyli dość szybko uzbieramy kasy, kupimy sobie zakładkę i wrzucimy tutaj księgę. Zobaczymy, jak ona działa. Mamy też magiczny kociołek, 13 nagród. 13 to jest całkiem sporo. Dobra, to może do 15 dobijemy i wtedy otworzymy kociołek. Tak, dzisiaj się będzie działo. Oj, dzisiaj się będzie działo, dobra. Rozpoczynamy grę. Oczywiście wrzucimy sobie 26-minutową taką ścieżkę zdrowia. 27 tysięcy, wow, fajnie. No i co, lecimy. Mamy jakieś nowe potwory. Jakoś roślina, cholera wie co to jest. Dobra, czyli przyjdziemy sobie to podziemie i pójdziemy do miasta wykupić miejsce na kartę. Wrzucimy tam księgę, która będzie powodowała jakieś dziwne efekty. Myślę, że to będzie fajne. Przy okazji zobaczymy co to za efekty. Okej. Wrzucamy sobie tutaj już gorszego golema. Upgrade'owany ten golem jest. Rzecz ujmując, fajna sprawa. On jest naprawdę dobry. Ej, nie! Sorry. Okej. O, mam nagrodę kolejne, patrzcie. Świetnie. Kurczę, w takim tempie to za chwilę będziemy mieli te 25k. To dobrze. Aha, musimy golema przyzwać. Jeszcze by się przydało upgrade'ować oczywiście kulę ognia. Ech, nacisnąłem to, nie chciałem. Ja. Uwaga. No, tu są jakaś mana. Aż golem tam mocno atakuje. Elegancko. No i mamy 25k. Dobra. Blam. Rany, co się dzieje? Dobra, wracamy. Rozwalimy tych uczników jeszcze. No dobra, to rozwalimy tego skubańca. Dobra. O, tu jest. No, dajemy czadu. Golemie! Kujemy tego drania. O, znowu się teleportował. Tam dalej.
Die. Die. No. Elegancko. O! O kurde! Szata! Magiczna szata! Artefakt. Pospolity artefakt. Przywołuje kule odrzucające trafionych przeciwników. Przywołuje kule odrzucające trafionych przeciwników. O kurcze. Ale fajne. Dobra, będziemy testować. Zobaczymy, jak księga będzie się sprawować i jak będzie się sprawować szata. Wow, nie sądziłem, że szaty dorwę. Super. Kurczę, no mag bez szaty to nie ma, można by powiedzieć. Dobra, wracałem przez... Kurczę, nie mogę się oderwać, mordowanie. Ta gra naprawdę jest dziwna. Nie można się oderwać od demolowania wszystkiego dookoła. Bardzo fajny efekt Think Trunk, żeście uzyskali. To jest jakiś kielich, kurczę. Dobra, idziemy do miasta. No fan, to jest... No dobra, idziemy do miasta. Chcę sobie wykupić karciocha. Miejsce na karciocha, proszę bardzo. Oczywiście, że tak. No i dobra. No i teraz wrzucimy sobie księgę ognia. Szansa są sobie ataków. Ataku golema na efekt kuli przy teleporcie. Dobra, a tutaj to wymienimy, później zobaczymy, jak będzie się sprawa odbyć. Dobra, mamy. Uwaga, mamy księgę! Niszcząco demolująco. Dobra, no może przejdziemy sobie tutaj. Koleś narysowany na ścianie. O, elegancko. Coś tam skacze, słyszysz? O, tutaj są te wredne. Wredne skubańce. Pieniądzory. Jak zaobserwujecie ten efekt, o którym była mowa, to dajcie znać. Tarcze. Meteoryt by się przydał. Dobra, zobaczmy. Efekt. Kurczę, o, ta roślina, nie wiadomo skąd przyszła. Ale twardzio. Kurczę. No nieźle. No teraz próbuję klikać na to rozjaśnienie, ale... Dobra, idziemy tam. Kurczę, 15 powiem wam ognistych kul, to jest nic. O rany, ale bajzel. Aż golem prawie martwy. O, pięknie. Pięknie, ale jednak jeszcze działa ten golem. Dobra. No to dobra, elegancko. Tylko nie widzę właśnie tych efektów za bardzo w tej księdze. Powiem wam. Księga ognia niby jest, ale tak naprawdę nie mam pojęcia. O, widzicie ten kolorek? On sugeruje, że nam będzie manę dawał i życie. Zaśmiałem sobie? No tak, jedno i drugie. Rodem z Diablo 1, prawda? Kurczę. Dobra, weźmiemy sobie heal'a, to jest dużo tych rzeczy. Okej, wrzuciłem. Wrzuciłem czar. Kurczę, szansa na wzmocnienie ataków. Na efekt na kuli. Co to znaczy efekt na kuli? No Jezus, ale mnie przeraziłeś, stary. Dedykowałem swojego własnego golema, dobry jestem. Tak więc okej, wracamy do tematu Elder Scrolls i MMO. Właściwie to rozpocząłem grę w Elder Scrolls. To chciałem powiedzieć może na sam początek. Zapłaciłem w sumie 45 zł za ESO. I powiem wam, że to mnie cieszy, bo właściwie nie muszę nic wydawać, żeby w tą grę grać. I taki model mi się strasznie podoba. Naprawdę, wydajemy raz pieniążki, no i nie wydajemy później nic, prawda? Zastanawiałem się nad World of Warcraft, bo jest mi po prostu bliski strasznie. Ale stwierdziłem, hej, grałeś tyle w World of Warcraft, większość rzeczy widziałeś. Może od kataklizmu w górę nie widziałem dużo rzeczy, więc sporo tam zostało do odkrycia jeszcze dla mnie.
Ale jednak zdecydowanie jest to to samo w pewnym sensie, tylko w innej formie. Chociaż Legion mnie też interesuje. No ale jednak, walka, jeżeli chodzi o Legion... O, walka, jeżeli chodzi o Legion... no to trzeba jednak płacić te 6 dych, prawda? Miesięcznie. Więc 6 dych miesięcznie, a 45 zł raz i tyle, no to... Taka kinda duża różnica. Dla mnie osobiście przynajmniej. I powiem wam, że nie zawiodłem się. Wczoraj w nocy siedziałem praktycznie całą noc i robiłem sobie questy. Expiłem oczywiście. Tam jest fajne takie coś, że w momencie, kiedy używacie jakiejś zdolności, to ona się... tego jest. Jak używacie jakiejś zdolności, to ona się... to ćwiczycie tą umiejętność, na przykład używanie jakiejś restoration staff i tak dalej, jakichś mieczy, zbroi, czegokolwiek praktycznie. Automatycznie expicie to. I to jest ciekawe i powiem wam, że jest taka swoboda, nie ma jakiś milion, wiesz, umiejętności, tylko cokolwiek macie w ręku, czy używacie jakiejś zbroi, to sobie ćwiczycie to i z racji używania tego dostajemy dane umiejętności, które możemy sobie przepisać do paska, więc to nie jest powiedziane tak, że zawsze będziemy używali na przykład miecza jednoręcznego i tarczy, bo w każdej chwili możemy sobie to zamienić i ćwiczyć inne zdolności i mieć inne zdolności do dyspozycji. Tak więc ogólnie ja sobie zrobiłem takiego templara po stronie Dark Elfów, ale nordyckiego templara, on też jest tam po ich stronie. Już zapomniałem, jak ten pakt się nazywał. No nie pamiętam teraz. Jestem za bardzo świeży weso w Elder Scrolls Online. I powiem wam, że zrobiłem sobie templara pod leczenie. I mam takie różne czary związane właśnie ze światłem, które też zadają dość konkretne obrażenia. I mam też czary leczące, które idą właśnie z tego, że jest się templarem. Wywodzą się z tego, że jest się templarem. I mam też czary leczące z Restoration Staff, czyli taki kostur dla magów właśnie, którzy specjalizują się w leczeniu. I powiem wam, że fajnie to działa, bo jak zostaję obity przez jakieś stwory, to się automatycznie to sobie rzucam spela leczącego i idę dalej, nie? No i questy są też całkiem ciekawe w sumie. Przy questach goście sobie gadają, normalnie jest zrobiona lokalizacja. Może nie lokalizacja, ale teksty są nagrane. No i wszędzie dookoła to wygląda jak Elder Scrolls. Ja byłem pod wrażeniem, jak na samym początku wrzucono mnie do Obliviona. Przeszedłem przez bramę i wylądowałem w Oblivionie. Pamiętacie, jak te bramy się otwierało, zamykało w Skyrimie czy w Oblivionie, nie? To tutaj jest dokładnie, tam jest dokładnie tak samo, więc... Fajna sprawa, fajne uczucie i to jest MMO, nie? W sumie nie trzeba za to płacić i powiem wam, że ogólnie się mówi o tym, że ESO teraz stoi naprawdę wysoko. Całkiem dobrze się w to gra. No i jak mam za to nie płacić już abonamentu, to pomyślałem sobie, kurczę, fajna sprawa. A ja do MMO... Boże, ile ja dostaję? Jak ja dostaję tu wpierdziel? Nie wiem, czy to wywodzi się z tego, że nie uważam. Ale ja gram na HC-ku, chciałem przypomnieć. Dobra. Kurde, te rośliny po prostu wyrastają ci przed twarzą. I człowieku radzę. O, dobra. Nadal nie widzę tych efektów. Nie widzę jakichś wielkich piorunów z tej księgi, szczerze powiem. Okej, to słuchajcie, teraz zrobimy testa. Zarzucimy tutaj szatę magiczną. Ona się musi załadować. Patrz, widzisz ile? A to coś wokół mnie. O kurde, ale jaja. No. Pink, odrzucił go, ale zajebiście. Ja to chcę. No przynajmniej wiecie, no wiecie o co chodzi, bo... Widzę efekt, nie? Chodzi właśnie o to, że widzę ten efekt. A odrzucenie potwora od maga to jest całkiem fajna sprawa. Więc spróbujemy... Ciekawe ile... Aha, pewnie jak upgrade'ujemy tą szatę, to będą jakieś inne fajniejsze efekty. Zobaczymy później na upgrade, co ta szata nam zaoferuje. A więc ogólnie myślałem sobie nad Swotorem. Bardzo kocham Gwiezdne Wojny, to wiecie. Uwielbiam Gwiezdne Wojny.
szczerze mówiąc. I no jednakże Star Wars Old Republic jakoś mnie osobiście nie przekonał. Może dlatego, że on bazuje na starym systemie, gdzie trzeba zaznaczyć stwora, mam szereg umiejętności, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 20, QWRT i inne takie. Jednak jest to stary system, jakoś tak powiem wam, że w porównaniu do ESO, gdzie to jest wszystko tak elegancko, zaskakujesz, ciachasz, unikasz, jest to dynamiczne. Po prostu jest to dynamiczne. Przyjemne, zarazem. A więc, jakbym miał wrócić do starego systemu, gdzie trzeba namierzyć, rzucić te czary, to jakoś, czy zdolności, to jakoś nie potrafię na dłużej przysiąść w Star Wars Old Republic. To pomimo tego, że uwielbiam Gwiezdne Wojny i te historie, co jest w ESO, naprawdę historyjka fabularna ESO jest genialna. O! Przepraszam, co to było? Gdzie mój golem? Okej, elegancka. Mały mojki. Jakieś impy. Cholera. Kurczę, zaczynają się już jakieś demony z podwójnymi, kurde, nie wiem jak to nazwać, ostrzami. Okej. Uważaj. Kurde, powiem wam, że naprawdę mega problem jest. Dobra, wrzuciłem sobie tarczę. Mam szatę, która mnie chroni. Uwaga, leci! O kurcze, o ty, dzięki golem, stary. Mega. Mega sprawa. Jaki błysk. No, będziemy musieli popracować troszkę nad upgrade'em ognistej kuli. No to jest ewidentnie, już nam brakuje pocisków. Co chwilę muszę rzucać nowe. No to się naprawdę robi nieciekawie. No i te stwory są twarde. Tak to byśmy dostali... Ach, te impy wredne. Jak to byśmy dostali sporo... Dodatkowe obrażenia jeszcze od kuli ognistej i więcej pocisku, czyli wszystko, co nam potrzebne. Tak więc ogólnie rzecz biorąc, myślę, że sobie w ESO trochę pogram. Oczywiście to jest MMO, czyli musicie poświęcić bardzo dużo czasu na grę. No i to jest kinda problem, nie? Dla mnie przynajmniej. O, fajnie go odrzuciło. Gęsko. Blam, blam, blam. O, o, roślinka. Czekaj! O mój Boże, patrzcie, ile ja mam życia. 13. To jest praktycznie nic. Dobra, dostaliśmy level. Nowy poziom. 47,52. Dobra, nie, użyję tej flaszki, bo... O, mamy jakiegoś... Kurczę. Don cygaretka. Kurczę. Jaka rzeźnia. Uwaga. Uwaga, kolejne przyzwanie. O. Dobra, elegancko. Przytul się tam do niego. O nie, on się przeteleportował. Dobra, ale tamten doskoczył. Kurczę, rzeczywiście ten golem ściąga na siebie potwory. To jest OP. Uwaga, rzuca czar ktoś. O, o. Ogień. Dobra, teraz możemy go ranić. Kurczę, ale tego jest. Już nie mam ognistej kuli. Ta szata na go odrzuca zawsze. To jest fajne. O, 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 o.
Powiem wam, że dobra ta obrona. Ha! Padł jakiś kurcze przekoks. Wredny skubaniec. No, ale powiem wam, że szata naprawdę fajnie działa. Ewidentnie odrzucę tych gości czasami i... Dobra. O, tam jest u góry skrzynia. O, jest flaszka, uzupełnienie flaszki. Bardzo dobrze. Ciach, ciach, ciach. Będziecie chcieli zobaczyć ESO, jak sobie tam pykam, to myślę, że na streamie coś tam powalczę. Ale też mogę wam, dla was nagrać mniej więcej, jak coś tam już uczynię więcej, to nagram dla was film na temat ESO, mniej więcej czym to się je. Może będziecie chcieli sobie wskoczyć, zobaczyć. Bo jednak duża przewaga w dzisiejszych czasach, w szczególności, że no wiecie, polski złoty dużo wart nie jest. A patrząc na gry komputerowe, i myślę, że wydanie jednorazowo 45 zł to nie jest jakaś tragedia, prawda? No więc zobaczymy jeszcze. Jeszcze zobaczę tak naprawdę, wiecie. Pogram trochę dłużej, bo na razie to jestem po jednym wieczorze, nie? I zobaczę, czy tak naprawdę mnie wciągnie tak naprawdę. Znajdę jakąś gildę, zobaczę mniej więcej, jak to wygląda. Ale z tego co widziałem, naprawdę fajna sprawa jest w momencie, kiedy cała gildia się porusza na koniach. Fajnie to wygląda. Dobra, kolem idziemy. Ach, znowu mi to zrobiłeś. Okej, okay, niszczymy tych gości. Śmiejemy sobie tu hapsy i wynosimy się stąd. No wiedziałem, że mi jeszcze ten pasztet wyrośnie przed twarzą. Ale muzyczka jest świetna tutaj, trzeba przyznać. Już poruszamy się tak jak w katakumbach. O, tutaj nie byliśmy. Nie byliśmy, dobra. Fajnie, że jest pokazane, którym szliśmy. W sumie zawsze wiemy, czy gdzieś iść, czy nie. To jest dobre. Bardzo fajne rozwiązanie. Dobra, schodzimy. Mamy już 17 tysięcy. Mamy jeszcze ostatni dungeon przed nami, gdzie będziemy mieli nieznanego potwora. Właściwie to dwa nieznane potwory. Poluję na potwory. O mój Boże, dobra. Ach, ty ognista chuda. Strzelia. W sumie używałbym piorunów, gdyby one miały większy zasięg. Powiem szczerze. Ciach, 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 ciach. No. Skorpiony już sobie naprawdę tutaj dają radę. Bum. Okej. Pięknie go zniszczyłem, zanim dobiegł. Dobrze, dobrze, bij ich. Ile wlezie. Dobra, przywołam sobie to. Dobra, weźmiemy manę. O, jest jakiś niewidzialny. Kurczę, bardzo dużo teraz potworów. Jak widzicie, o właśnie, doskakują. Pojawiają się znikąd. Jak zrobi się jakieś combo, kurczę, tutaj, to nie będę miał normalnie nic do powiedzenia. O, fuck. Było też pytanie, jak daleko doszedłem wojownikiem. Wojownikiem zabiłem ostatniego bossa. Tak więc... Tak daleko byłem. Krowa! Shit! Muszę być w zasięgu tego czegoś. Ach, kurde, znowu. Znowu to krówsko. Znowu kolejne krówsko. Ale dobrze, dobrze używam tego. Oh my god. O nie. Fajnie, fajnie ta szata odpycha te krowy, jak są za blisko. Widzicie, znowu to się stało. W końcu nie ma tej strefy. Uwaga! Używam mojego golema. No w końcu! Die!
O, mamy runę. Też mamy runę. No nieźle to działa. Fajna ta szata. Zobaczymy, co ona robi jeszcze przy upgrade'zie. Może dalszy? Nie. No nie mam pojęcia. Musimy przeżyć. Nie będę zgadywał. Blam. Okej. O, mamy szybko ręki wąż! Kolejny jakiś przewalony gościu. Widziałem na stadiu, kurde. Rzucam wam na pożarcie. A, piękny. I teraz jedziemy po nim. O kurde, ale fajnie. Jaka walka! Dajesz golem, dajesz! Nie przestajesz! Ciach. Przyzywam cię znowu. Dobra. Blam. Ale jest, powiem wam, przestrzeniony. Z pewną nienawiścią. Mamy tarczę! Przepraszam, mamy do identyfikowania karty, chciałem powiedzieć. Co ja będę z tą tarczą? Nowa ranga, mistrzowski mag. Wow, mistrzowski mag. To nieźle. Patrzcie, 20 level. 20 level maga. Ale czadersko. Dobra. No, 50 życia, 55 many. Elegancko. Bym powiedział, że mistrzowski mag, który ma więcej życia niż woj. No ale tak na HC trzeba było. Bardzo ładnie. O kurde. What the fuck? Jak się tam golem i kurde zrobi jakiś mur. Jakie to było chore. Wywalili mi połowę many na glebę. Gdzie się to? Sprytne to było. Okej, dobra. Czyścimy całość, oczywiście. Tam jeszcze gdzieś jest coś. O Boże, już miałem cię girać. Czekajcie, kurczę, jest gdzieś jeszcze jakieś odnoże. O, tutaj nie byliśmy. Okej, ogólnie mówiliście o tym, że tutaj widzicie takie świetliste rzeczy. No to ogólnie tam w tamtym kierunku jest coś do piknięcia. Dobra. Gramy. Retna skrzynia. Okej, zanulujemy to. Rzeźnia. Panie, za chwilę meteoryt zaczął będzie zgarnąć. O, rozsypał nam się, niestety. Ale w końcu dostaliśmy z tej skrzynki coś innego niż złoto. Runę. Runy się bardzo przydadzą. Mamy bardzo dużo do upgrade'owania. Ta-da! Wyczyszczony poziom! Uhu! Proszę pani golema, chciałbym przejść, dzięki. Tak więc jak widzicie, 25 tysięcy żeśmy zebrali. 25 700. Będzie co identyfikować za chwilkę. I zobaczymy, czy uda nam się skombinować amulet many, a raczej nie. Trzeci poziom raczej nie. Ale zobaczymy, czy naszego fireballa będziemy mogli aktywować. W ogóle też globy many by się przydało tak naprawdę zapgrade'ować, bo w końcu chodzimy z tym, a nic z tym nie zrobiliśmy. Może to będzie łatwiej uczynić. Okej, schodzimy niżej. No nieźle. Wynik rozgrywki, elegancko. Łowca czarownic już niedługo.
Idź do miasta. Powiem wam, naprawdę niewiele do antypapieża zostało. Nie wiem, czy w następnym odcinku zmierzymy się z antypapieżem, czy jeszcze w następnym, ale już i praktycznie jesteśmy bardzo blisko. Demony. Spotkaliśmy demony, słuchajcie. Dobra. Okej. To najpierw... najpierw zobaczmy... O, rany. Wzmocnienie kart. Dobra. Zobaczmy sobie tak naprawdę, co na tym. Co tutaj zyskamy. Pochłaniamy 10 ciosów. Aha, po prostu 10 ciosów pochłaniamy. Dobra. Widzę, że to będzie bardzo prosto upgradeować. Dobrze, tutaj za to będzie niezły koks, żeby upgradeować tego golema. Problem. A tu? Liczba kul 4. Obrażenia kuli 2. Wzmacniamy obrażenia i... O, to jest fajne. Chyba to tą szatę upgrade'uję, żeby mieć te kule. Dwa obrażenia zadają przy okazji. Już nie tylko odrzucają, ale też ranią. A więc całkiem to jest już fajne. Bo to jest pasywne jakby obrażenia. No super. Dobrze. Oczywiście tutaj to będzie hardcore. Dobra. To może tak. Pójdziemy sobie do tej pani. Połączymy sobie runy. I teraz tak. Weźmiemy... Tak, to zrobię. Szatę będziemy mieli, taką zajebistą. Zajebistą szatę. I możemy to zrobić. Szatę wzmacniamy, żebyśmy mieli taką fajną obronę. Niesamowitą, fajną obronę. No, cztery pociski będą wirować już. Więc mega sprawa. Okej. O! Jak ładnie wygląda. Dobrze. No i niestety rąk księżyca bardzo mało mamy. Więc ogólnie rzecz ujmując, możemy w sumie... Możemy jeszcze gobmany. Zrobimy tak. Już chodźmy w takim lepszym ekwipunku, prawda? Tak więc wzmocnimy sobie, o właśnie. To. No i połącz, wzmocnij. Elegancko. I teraz mamy pochłanie 10 ciosów. Pochłanie 10 ciosów, tak więc całkiem fajna sprawa. Następny level pochłanie 20. To całkiem nieźle. Dobra, księga się jakoś nie sprawdziła. W sensie prawdopodobnie są to jakieś efekty, których ja nie widzę. Ja lubię widzieć. Tak więc Fingtrang, jeżeli oglądacie, to sobie zobaczcie księgę ognia, jak można by fajnie wizualnie upgrade'ować nią, żeby była bardziej taka dla gracza ciekawsza. A my idziemy oczywiście identyfikować kartę, bo może się okazać, że to są naprawdę dziwne rzeczy i zniszczą nam koncepcję gry w ogóle. 50 tysięcy upgrade, wow. No to lecimy, identyfikacja. O, i już coś ciekawego. Uzdrowienie. Przywraca serce gracza. Uleczone serce 20 w 15 sekund. 20 w 15 sekund? Wow! To jest fajne. 20 w 15 sekund. Ha, ale to jest czar. Uzdrowienie. Po prostu się uzdrawiamy. To nie jest pasywne coś, co nam regeneruje. Bo sobie mam amulet regeneracji zdrowia. Ale po prostu uzdrowienie. Tada, już. Jak będziemy mieli, powiem wam tak, upgrade'owany amulet many, to zamiast flaszek, takie uzdrowienie sobie wrzucić. Znaczy, to też niebezpieczne jest, ale... interesujące. O! Mamy kartę runiczną wyższego poziomu. To może coś z tym będziemy mogli zrobić. Patrzcie, księgę możemy upgrade'ować. Ale nie mamy na nią miejsca. A jak tam z naszą tarczą swoją drogą? 70% bloku. To też by się przydało. Właściwie. Kolejne miejsce by się przydało. Brakuje mi miejsca ewidentnie. A, jaka szkoda. A buty? Moje pająki. No to te buty też są fajne. Chcielibyśmy dorwać dwie takie runy jeszcze.
Dobra, tak więc moi drodzy, dziękuję wam serdecznie w ogóle za, że oglądaliście odcinek. Tutaj mam meteor, jak widzicie, bo to dość łatwy do upgrade'owania, dwa meteory będziemy mieli. No, powiem wam, ciekawa sprawa. No i teraz mag będzie wyglądał naprawdę kozacko z tą szatą, gdzie będą te kule krążyć i zadawać też obrażenia. Ach, miałem zobaczyć przecież na ognistą kulę. Okej, okay, czyli mamy cokolwiek? Plus jeszcze jedną taką runę. No, nie będzie takie trudne w pewnym sensie, połączenie run. Ej, czy my możemy to zrobić? Oczywiście, że możemy to zrobić, patrzcie. Ha! Niesamowite! Zobaczcie, siła dedukcji. Cokolwiek i mamy 10 tysięcy! Ale bierzemy. To będzie już OP ognista kula, 20 pocisków, 4 obrażenia. No super, to będzie już fajne. Ach, 10 tysięcy, proszę was bardzo. Będziemy mieli jedyną kartę takiego poziomu, tak wysokiego poziomu. Oh my god, jaki obrazek, pyroblasty normalnie. O, już nie mogę doczekać następnego odcinka w takim wypadku, kiedy będziemy rządzić ognistą kulą totalnie wypasioną i tutaj mamy już całkiem fajne artefakty rzucone. Tak więc dzięki za uwagę, trzymajcie się do następnego odcinka Book of Demons. Hej.